Ok, panie, panowie, wstałem rano i na telefonie zdecydowanie więcej wiadomości niż normalnie. Facebook rozryczany, wiadomości na Facebooku, wiadomości na grupach facebookowych, wiadomości na Wykopie i do tego jeszcze trochę Skype'a i jakiś tekst, jakiś SMS, więc wiem, że coś się stało. Co się stało? Było trzęsienie na południowej wyspie. I z tego, co widać, było to dosyć konkretne trzęsienie, bo wyszło 7,5 stopnia i trzęsienie ziemi było w blisko Hanmer Springs. Hanmer Springs to jest miejsce tutaj. Ja jestem na północnej wyspie, żeby była jasność, czyli jakieś 1500 km. I no, teoretycznie było to odczuwalne w Auckland. My przespaliśmy, bo oczywiście każde trzęsienie ziemi, jakie tutaj się zdarza, no to my śpimy. Natomiast Hanmer Springs jest to miejsce, w którym byłem rok temu, bo co roku jeżdżę na zawody, nie na zawody, ale na obóz kondycyjny do Christchurch. Z Christchurch do Hanmer Springs, tam zostaliśmy przez noc. Mam nadzieję, że jakoś nie jest strasznie zdewastowane wszystko. Jedziemy tam w lutym po raz kolejny. Nasz premier wypowiada się na temat trzęsienia. Niestety dwie osoby zginęły w wypadku tego trzęsienia. Nie będzie tsunami, więc wszystko powinno być w porządku. Nagrywam tak naprawdę po to, żeby powiedzieć wszystkim, że wszystko jest w porządku, że u nas tutaj jest ok, na północy w Auckland nie było tego czuć. Dzięki za troskę, dzięki za pytania i tymczasem ja do pracy, bo wstałem niedawno i tak jak mówię, zalałem mi wiadomości zewsząd, ale na szczęście jest wszystko ok. Dobra, nie będę tego przedłużał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Miłego dnia wszystkim życzę. Jeżeli będą jakieś aktualności, to